Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Thank you.
Cześć, witacie detailingowy dziadzia, Fireball i Ultimate Nano Coat. Produkt, który już był u mnie na kanale, wtedy aplikowałem go na błotnik i wtedy, nie wiem dlaczego, Binder Nano Coat, Binder Ultimate Nano Coat. Bo wcześniej bawiłem się binderem i z racji tego, że to jest jedna stajenka, i tak mi został binder. I w filmie poszło jako binder. Ale dobra, drugie podejście z tym zawodnikiem. W tym filmie, w którym aplikowałem go na błotnik, wypowiedziałem się tam, że postaram się go położyć na mańka, w mańku na plastiki i wybrałem jeden element. Przednie nadkole z prawej strony, resztę, zresztą film chyba był wcześniej, nie wiem, tydzień, dwa, trzy, nie wiem, bynajmniej wcześniej był, jak aplikowałem na te plastiki Ovatrol. Więc wybrałem sobie jeden element. I teraz tak, jeżeli chodzi o aplikację, bajka, rewelacja. Przeciąłem sobie gąbeczkę, jedną stroną rozłożyłem, drugą tak troszeczkę zebrałem, żeby było równo. Rewelacja, plastik naprawdę go chłonie. Kolejna rzecz, on jak odparowuje, zostają takie, pokazałem takie jakby nierówne ściechy i wtedy skakujemy z fibrą. I wtedy pojawia się tak naprawdę, to można powiedzieć takie naprawdę już przyciemnienie. I widać, że te plastiki rzeczywiście są odżywione. Ale porównując go do Ovatrola, niestety nie jest aż tak czarno. Ten czarny nie jest aż tak bardzo czarny. Nie jest aż taka ta czerteka intensywna. Ale za to Ovatrol idzie w połysk. A ten produkt taki stonowany jest. Więc ja wolę wykończenie binderka na przykład. Ovatrol ewidentnie tutaj na tych plastikach idzie w połysk, więc nawet małżonka to zauważyła. Kolejna rzecz. Porównując do Ovatrola, można powiedzieć, kurczę, ten produkt też jest mega wydajny. Czy dłużej posiedzi? Nie wiem, nie wiem. Będę sprawdzał. Nie zostawiłem sobie niestety tego odcięcia, bo paskudnie wyglądało, ale za to mega jest śliski ten produkt. Czyli, znaczy może inaczej, mega śliskość jest na plastikach przy tym produkcie. No po prostu w porównaniu do Ovatrola, to Ovatrol jest tępy. Tu jest mega śliskość. Jeżeli chodzi o kropelki, nie katowałem. Chciałem, żeby sobie ten panel ładnie, żeby na tym panelu posiedziało przynajmniej 24 godziny i z tego względu, jeżeli chodzi o cropping, pojawi się jako propozycja filmu na koniec filmu. O właśnie, może tak. Na końcu filmu będzie propozycja z croplingu tego produktu na tym plastiku. Tak naprawdę bardzo fajnie usiadł. Podoba mi się. Podoba mi się jak to wykończenie, łatwość aplikacji. Teraz kwestia tylko jak długo posiedzi. No zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Tak czy owak, produkt rewelacja. Tak naprawdę mając ten produkt, to ogarniasz całe auto na zewnątrz. Atakujesz lakier, plastiki, bomba. Bomba. Także super. Naprawdę, jeżeli chodzi o taką szybką powłokę, produkt naprawdę robi mega robotę. No i tak jak producent deklarował, no kurczę, na błotniku ma wytrzymać 5-7 tygodni. Spokojnie, posiedział. Na dolnych partiach wiadomo, tam dostaje w dupsko, że tak powiem, powłoka, bo cały czas z kół wyrzucany jest ten żwir, piach, także tam produkty siedzą bardzo króciutko. Ale tyle, jak deklaruje producent, produkt sobie spokojnie poradził. Także moim zdaniem produkt warty swojej kasy. No dobra, myślę, że chyba to wszystko, no nie ma co tu więcej czarować. Fajne jest to też, że właśnie ma ten taki sprytny dozowniczek. Ja ogólnie produkt trzymam w lodówce. W lodówce sobie leży, bo słyszałem też historię, że potrafi je skrystalizować. U mnie na razie jeszcze jest spokój, jest idealnie. Tutaj data produkcji, 19-19. No tak, 2019, 3 marca. O, no dobra. Okej, okay, dobra, nie będę więcej przymulał. Moją subiektywną opinię znasz co do tego produktu. Bomba. Ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!